Witam was ludzie, z tej strony Survi, a my dalej hogwartujemy sobie Hogwart, więc lecimy na lekcję alchemii. Zobaczyć, czym to się... After the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Na lekcji alchemii zdjąłem tą maskę, w końcu byłem też w Hogsmeade. I w sumie na szybkości wam coś pokażę, bo w Hogsmeade byłem. I jedną rzecz znalazłem, w sumie tą, przed samym budynkiem stroju dla czarodziejów na każdą okazję. Więc jakby kogoś to interesowało, to proszę bardzo, tutaj nam się doszły trochę rzeczy, tutaj z eksploracji jedną, a tu z kolekcji chyba tylko. Coś jeszcze padło? A, ale to już wspólnie. To tylko tą jedną rzecz zrobiłem poza, skrzynek nie zbierałem, ale coś nam mówi, że... Coś mi mówi, że po tych odcinku zrobimy sobie chyba czyszczenie już... Postaram się zrobić czyszczenie już... Może być Hogsmeade, bo tu mamy... Niedużo rzeczy, ale poczekam na otwieranie zamków. Jak będziemy mieli otwieranie zamku, to będziemy sobie robić taki jeden, czy dwa, trzy odcinki z czyszczenia okolicy. A na razie weźmy się za misję z eliksirami i rozpocznij misję. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Kurwa. Mam coś robić, czy sam się? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. No dobra, please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Kurwa, jakie pierdylne. To tu, żeby bomba nie wyszła. I mieszanie, mieszu. I bum. Nie pierdolnęło? Aż dziwny jest, aż w szoku jestem. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Dobra, gdzie coś mam zajebać? Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience. Kurwa, co? Thorough. Jakiś dzwoneczek tu gdzieś jest. Czy tu jest? My parents considered keeping me home from school this year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Po co ci? To właśnie. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait,
Are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adjurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Nie, dla Wesleyów to kurde, to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. I'll get you the Fooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ja pierdolę, jak on pierdolnie jakąś bombę, to będą jaja. Revelio. Odkrytość. O! Futro wilka. Notatka służbowa, data 31 grudnia 1870, nadawca biura Aurorów, temat Borgi i Burger. W sklepie Borgira i Burgera dochodzą mi się aktywności poza zwyczajowym godzinami pracy, szczególnie bardzo czystym rankiem, kiedy na tyłach sklepu dociera podjeżdża do Stana. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększymy liczbę Aurorów. Jaka będzie obsługiwać ten przybytek? Wyznaczamy ciebie do tego zadania. Czekuj na dalsze rozkazy. Revelio. Coś tu jeszcze jest, zadaj panie? Nie, nic. Kluczyk! Kurwa, złożyłem ten kluczyk do... Znajdę. Coś tu jest... Gdzie tu jest ten kurde głupia kartka? Słyszę ją, ale jej nie widzę. Your potion... Kurde! Mówię, słyszę tą kartkę, ale jej nigdzie, kurde, nie widzę. To jest najgorsze. Czy profesorze może? Dupa! Dobra, masz to pióro, tylko nie wysyłaś ośrodka. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adjurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ale pierdol, nie? Aż się boję. Dobra. Ważenie 30 sekund. Moment. 30 sekund i to pokrywa ciało kamieniem. Dobra. No to co poczekamy? And now we add the mallow sweet. Sarewicz. That's odd. Revelio. Niech to się kurde zrobi, ja tego. Jak to pierdolnie! Dragon Dog! What happened? Well done, Garrett. Wesleye tak mają zawsze. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Dobra. Powiem, że ja. I chuj. I brewed an Adjurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. No dobra. Each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Lekcja skończona.
14 poziom. I co tam, Wesley? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Dobra, Wesleyowi nie będę robić problemów. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Kurwa, jak wysadzi pół zali, to ja się nie zdziwię. Rebellion. My robes are going to reek from Garrus' inspiration for the rest of the day. Czekaj, ten kluczyk bym poganiał. No tu jest kluczyk, a on nas prowadzi do tych żetonów. Już jeden zgubiłem. Więc chociaż, żeby znaleźć kolejny. A, to bliziutko. No dobra, tylko to utłuc w dobrym momencie. Jeszcze prawo, jeszcze prawo. Dzięki. Do tego właśnie to będę potrzebować. Jak to będę już miał umiejętność na pierwszym poziomie, to możemy czyścić sobie już mapki. Wtedy przynajmniej w jednym miejscu. Mam jakieś questy takie ciekawsze? Profesor, zaklęcia, runda trzecia, trening kombinacji, klucze. Aha, tylko mamy albo główną gdzieś, kurde, cholera wie gdzie. Nie no, mnie interesuje znaleźć jakieś pomieszczenie, gdzie mogę sobie między innymi wystawić, uważać co mi się podoba i nie mieć problemów. Czemu mam wrażenie, że ten kluczyk jest kuźwa nade mną? Co tu latał? Sorry. Że albo tu, albo tu. Więc moment, sprawdźmy najpierw tu. Czy czegoś takiego jak szafeczka z tej strony nie ma? Proszę, kwiu. Nie no, tu nic takiego nie ma. Gdzie ten kluczyk musi... Kurwa jest. Kuźwa jest. Jobany kluczyk tu gdzieś lata, a tu jest ta szafka. Dobra, gdzie ten klucz? Rebellion. Bo on gdzieś tu lata. Nie no, bez otwierania zamków i tylko rozwiązanie, jak to się otwiera. To na razie nic nie znajdę. Albo wiecie co, może udajmy się jednak do tego dolnych osmit. Bo nic ciekawszego na razie do roboty nie mamy. Nie mamy ani pokoju życzeń, ani nic. Więc okej. Zróbmy fabułę trochę. A po fabule następny odcinek postaramy się zrobić trochę pobocznych. A przy okazji poszukam proszku Fiu, bo jesteśmy tu przy okazji, no to jak coś się znajdzie, no to miło. Jak na przykład to pomieszczenie. O, dzień dobry profesorze, profesor. Droga Madame Kowo, to wspaniałe wieści, że łączyła Pani do naszego gremium w Hogwarcie jako nowy instruktor latania. Dziękuję za stwierdzenie, że iż praca w Hogwarcie będzie Pani przebiegać mi intensywnie niż nasza przygoda przy porcie Yokohama, ale nigdy nie wiadomo. Nie mogę doczekać spotkania, tymczasem jeśli ma Pani jakieś pytanie, proszę się nie wahać i wysłać stosowe ciepło. Pozdrawiam, Matylda Wesley. Kurna, nie będę wszystkiego czytał. Jak ktoś chce, to niech sobie proszę bardzo przeczytać. Kurna, zamek. Gdzie nie pójdę, zamki są. To jest chamstwo. How
nice to see you, my young friend. Trawnik zajęć z latania. Hop. Dobra, idziemy do dolnego Hogs. Jest i chata, kurde, tego leśniczego. O, ale mi się cieszy, żebym Hagrida spotkał. Mi się nie... wcale mnie był zły, że Hagrida nas w tym wieku wsadzili. W 18 czy 17, co się dzieje? 19 czy 18 wiek tutaj się dzieje w tej grze. Ale bym się nie cieszyłbym jakiegoś młodego nawet naszego tego kolegę dużego bym spotkał. Czyli Hagrida. Jestem ciekaw, kto jest w tym wypadku od magicznych zwierząt nauczycielem i leśniczym. W sumie Hagrid byłby leśniczym. To ja tam byłem. Pani kochany, jak tu fajnie to wygląda. I ten fajny mostik. Ty, za tym moment. To było za tym mostkiem, czy przed mostkiem? Coś muszę zobaczyć. Chyba było za tym mostkiem, jak pamiętam dobrze z filmu. Czy nie? Tak, są te kamienie i na dole był tutaj. Mieszkał ten Hagrid. Właśnie. Okej. Revelio. Sowa, chodź no tu. A, Repero mam. Akcję mam pod jedynką. Moment, ja bym sobie to muszę poprzestawiać. Lumos. Axio, dobra. Repero nie używam. Fire, to i Axio. Dobra. O Jezus. Styknie, tu był leśniczy mieszkał, koło lasu. Co to jest za znacznik? Revelio. Nie wiem. Ale mogę wejść. Luźny. Wytworna pererynka. Co tu mam za znacznik jakiś? Śmieszny. Ale widzę, że tu jest kolejna tych wkurwiających zwojów, że trzeba ich szukać, żeby je znaleźć. Gdzieś po tamtej stronie, albo w środku. Revelio. Jest. Narzędzie gajowego. Można by przypuszczać, że ten zestaw został zaczarowany do stworzenia wszelkiego rodzaju wyposażenia przytulnego chaty w rozmiarze, jaki może potrzebować jej mieszkaniec. Heh. Oj, a tu nadal mam chyba wejście do jaskiń. Jak dobrze zgaduję. Nie musisz mnie namawiać, tylko jak tam wejść? Okej. Ups. Incendio. Przed chwilą się udało otworzyć. Okej, moment. Zapal. I może jak nie mam tego, to akcja. Oj, pięknie. No to zamiast główną, to my znamy jaskinię jakąś. Hopsa, la 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 la, Lumos. Revelio. Nie mówcie mi, że to jest tylko mimik. A nie, nie mimik. Jasny kapelusz. Coś jeszcze? To takie jaskinia, że nie jaskinia. Ale okej. Co tam pływa? Chodź na tu. Ukończ. Pokonaj. Leviosa. Akio.
Nie zabiję go w 5 sekund, on jest skoro za twardy, czy ten... A po drugie incendium też mu nic nie zrobił, bo jest za daleko. Jedynie to podstawowe zaklęcia mogę robić. Pokonaj. A są z jego jakieś składniki? No nie wierzę. Jak tu się nurkuje? Kurde, klikam na razie wszystko co można, żeby zobaczyć czym się nurkuje, ale nie widzę. No coś tu... A jobał to pies... Jezu, tu jest quest poboczny. Aaa! Czyli nurkowanie jest jak w Skyrimie. Pardon, jak w Fable'u. Że tylko w konkretnych punktach można zanurkować. No dobra, miło. Proszę, Kwiu, widzę skrzynki jakieś. Zamek. Misja poboczna. A tu jest jakiś handlarzyna. A moment, od razu mi się przebrał. Czyli tak, rękawiczki mam jakieś lepsze czy gorsze? Gorsze. Uf, dupy, no 15 poziom. No to na razie ten ofensywny. Z 30, no to wiadomo, że lepszy. Nas ładnie wygląda wbrew pozorom. Jak to wygląda? Na twarz maska. I jakoś to wygląda. Dobra, zobaczmy co jeszcze ten ma. Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Jalal Sami, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Właśnie. What do you have for sale? Co ty tam masz na sprzedaż i co mogę sprzedać, co mogę kupić? A ci mogę wszystko praktycznie sprzedać. I'll have no trouble selling this. Thank you. Ty, co jest najlepsze, to jest gorsze niż to, co mam. Kurde, zaraz będę kupować schematy, nie? I hope to see you again sometime. Okej. Seems a pleasant enough little place. Protego! Revelio! Na razie pozwiedzajmy sobie, nie wiem czy VIP przyszło. Jak to tu wygląda? Mogę ten wyjść? O! Podziękował. Skrzyneczka. Ja to się wkurzam, bo nie mam zaklęcia otwierającego. O te, nie mam do tego. Ale tam jest jakaś fajna skrzynka, widzę. Gdzieś tu. O. Okej. O, i tam woreczek jakiś. Dobra, wiecie co? Uspokój się. 5 minut się znamy, a to już mi przyjacielem nazywa, nie? Tutaj mamy to, tu mamy na razie tak. Panie z uczennicą w dokach. A ja bym jeszcze sobie wskoczył, bo zapomniałem o naszym kąciku zielarstwa. Zapomniałem o krzaczkach zabrać. What are you up to now? Dobra, ja idę po krzaczek, bo zapomniałem go zebrać. Tylko nie wiem, której to było zielarni. Ciach, zbadaj. A, zbiorę i samo się hoduje. Dobra. Spoko. Aha, od razu po tej stronie. Mapa, mapa. Dziękować. 10 minut jeszcze. Hmm.
Wiecie co, bo nam zostało 10 minut. Nut. Więc ja nie wiem, czy nawet mamy sens, żebyśmy się brali za jakąś główną misję. Pufków. Wybrzeże Lunabuntu. I się zastanawiam, czy brać się za misję główną, czy po prostu na następnym weźmiemy się za poboczne. Głos albo przewóz, zaginiony astrolobus. I tutaj za jakieś misje jeszcze. Trening kombinacji by się można by zrobić. A to co jest? Herne walk czarnej magii. Używając tych zaklęć wypaczętych, że klątwy eksplozji poza unikalnymi i niszczącymi efektami. Ło kurna, smoka to się tu nie spodziewałem jeszcze. To jest śmieszne. Nie wiem, powiem tak, ja nie wiem kiedy dostajemy. Ja bym poszukał jeszcze w Hogwarcie, gdzie jest pokój życzeń. Bo bym nie pogardził takim miejscem. Wiem, że jest, ale gdzie? Nie mam bladego kurna pojęcia. Jeszcze jedyne co, to może bym sobie tu przeszedł jeszcze z wami, żeby odblokować już przystań na pewno. I tyle. Więc dobra, odblokujmy sobie przystań w tym odcinku i jak odblokujemy przystań jak można. Nie wiem, czy będzie można, czy nie będzie można. Moment, ja się przeniosę bliżej od razu. Żeby nie marudzić czasem, tracić, przenieść tu dziedziniec. I spróbujmy sobie odblokować jak można oczywiście przystań. Jak będzie odblokowana przystań, to będę miał praktycznie większość punktów poodblokowywana. I ja będę szczęśliwy, bo nauk praktycznie wszędzie, gdzie trzeba, po prostu się przeteleportuje. Pali się tam to, czy zgasło? Pali się. No to od razu byśmy to zrobili, bo mam to insednio. 3 czy 4 było? Rebellion. Raz, 2, 3, 4, dobrze pamiętam. Incendio. Raz, 2, 3. Dobra, niech to będzie 1. Nie strzelam. Nie znam się na tych znaczkach, co jest najgorsze. 2. A to coś czuję, że 4 będzie. Powiem, żem strzelał. No to mamy jeszcze tajemnicę przez przypadek. Bo ja to strzelałem. To mocno strzelałem, bo nawet nie wiedziałem, że coś tu jest. Revelio. Cie panie, kochaniutki. Magiczne obrazy. Ja to strzelałem, że tu tak. Czapka poszukiwacza tajemnic. O kurna. No to miły akcent na zakończenie, powiem. Lepszy niż... niż ta stocznia nasza, czy przystań. Bo wiedziałem, że coś tu jest, ale nie takie coś. Liczyłem na jakąś mniejszą znajdźkę, typu ten kartka z poradnika, czy jak to tam się nazywa. Jak się mylę, to Sorewicz, ale dla mnie to jest jak poradnik. Tu mam ten. Gdzie panie? A można zejść tam do portu? Można. W końcu. No to jak zejdę sobie do portu, to teraz odblokuję port. Żeby też mieć już spokój. Z portem. Ciekaw jestem, czy ten port będzie wyglądać identycznie? Czy jednak nie? I coś czuję, że tu jest jakaś znajdźka. Jednak źle czułem. Z
prawdą tym Revelio. Revelio, bo już zapomniałem, jak to się nazywa. Wszędzie, gdzie można, bo tu są wszędzie jakieś znajdźki, no to lepiej je mieć już w miarę możliwości, powiem, odblokowane na 100%. Widzę to do podpalenia. Tu widziałem skrzynkę, a to jest w środku, okej. Okay. Ha, coś jest do czytania. Jakaś czytanka w prawie, że w wodzie. Drakar? Jezioro Hogwartu. Jezioro Hogwartu było wielkie jezioro, ale obecny dyrektor woli tę pierwszej nazwę. To zbiornik słodkiej wody na południu od zamku. Okej. Lewy ojciec. No to... O, dobry. Mogę porównać? Wiać? Jednak nie. Dobra, to zaraz się podniesie. Chciałem pogadać, a nie można. Dobra, papierek. Do przewodnika dalszy. I w sumie to tyle. Proszek Fioros zebrany, więc... My się w tym miejscu żegnamy, więc cześć, czołem na raj. Hej, na tym pięknym widokiem na góry i jezioro.